Sponsorem emisji powieści Trzecie Życie Nikodemadyzmy jest firma Lisowski Ubezpieczenia Radomsko. Czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków. Zapraszamy. Naprawdę mogę wrócić do domu? Odezwał się wreszcie Żorż. Tak, będziemy mieszkać razem, krzyknęła Nina. Pensjonariusze domu w Tworkach spojrzeli na nią z zaciekawieniem. Niektórzy zaczęli wydawać nawet dziwne okrzyki. Zabili tego Hama, czy poszedł siedzieć? Zapytał Żorż. Uciekł. Uciekł, gdy się okazało, że był oszustem. Zwykłym oszustem z prowincji. Miałeś rację, odpowiedziała siostra. A wy? Oui. Uznali mnie za wariata? A wystarczyło na niego spojrzeć, żeby się zorientować, co to za typ? Niestety, sam pomogłem w rozwoju jego kryminalnej kariery. Gdyby nie mój list do ciotki, to to nie zostałby sławny. To ja mu dałem fałszywy życiorys. Ale nie martw się, siostrzyczko, znajdziemy go. Jestem wariatem? Jak go zabiję, to najwyżej tu wrócę? O nie, nie, nie. Nie. policja się nim zajmie, znajdą go i trafi do więzienia, a my spokojnie będziemy na to czekać w Koborowie. Żorż, Żorż nic nie odpowiedział, ale był pewien, że nie może odpuścić człowiekowi, który go zamknął w tworkach. Heh, nawet kunik nie był tak mściwy. Gdy odzyskam wolność, to nie popuszczę, pomyślał. Szpital tworkowski nie wyglądał jak typowy dom wariatów. Niedawno Witold Łuniewski rozbudował placówkę w stylu Art Deco, zgodnie z koncepcją miasta ogrodu oraz w polskim stylu architektury dworkowej. Stworzył tu pierwszy w kraju specjalistyczny oddział obserwacji sądowo-psychiatrycznych. Początki szpitala sięgają 1891 roku, a dr Łuniewski był jego pierwszym polskim dyrektorem. I co panie doktorze, mogę zabrać brata? Spokojnie, spokojnie, zrobimy konsylium i damy pani znać. Proszę pójść do hotelu i wrócić jutro. Sądzę jednak, że jest szansa na jakąś przerwę, a z czasem na pełną wolność. Będzie dobrze, powiedział Jazłowiecki Doniny i poszedł do swoich obowiązków. Kunicka jeszcze przez kilkanaście minut rozmawiała z Żorżem, po czym wyszła. Wróci tu jutro po Żorża i wtedy razem wrócą do domu. Sponsorem emisji powieści Trzecie życie nikodemadyzmy jest firma Lisowski Ubezpieczenia Radomsko. Czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków.